Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masla. Dzisiaj spróbujemy sobie odpalić Ryzeny z serii 5000 na płycie X370, czyli takiej, która ma blisko 5 lat. Do tego wrzucimy do niej 16-rdzeniowca i zobaczymy, czy nie spłonie mi sekcja zasilania. Spokojnie, spokojnie. Reaktor wytrzyma. A także myślę, co bardziej interesujące, sprawdzimy sobie, czy są jakieś różnice względem wydajności takich procesorów na płycie X370, a na płycie X570. Lecimy. Tak więc wsparcie Ryzenów z serii 5000 od początku stało pod znakiem zapytania. Początkowo AMD stwierdziło, że wsparcia nie będzie. No i wywołało to niemałe oburzenie części społeczności właśnie posiadaczy starszych płyt głównych, w tym mnie, bo właśnie specjalnie po to kupowałem w 2017 roku płytę na X370, żeby jak najdłużej jej używać i jak zresztą widać, używam jej po dziś dzień. Fizycznie nowe procesory były przecież na ten sam socket i prawdopodobnie wystarczyło dograć mikrokody, żeby nowe CPU zaczęły działać. Potem dochodziły też przecieki, że niektórym producentom udawało się uruchomić te procesory na starszych płytach i pojawiały się także teorie, jakby to AMD miało celowo blokować możliwość upgrade'u. Aż finalnie i trochę przyznam szczerze, niespodziewanie przy premierze procesora Ryzen 5800X3D zapowiedziano wsparcie serii 5000 właśnie na starszych płytach z serii 300, to znaczy B350 i X370. I chyba nie muszę tłumaczyć, jaka to jest super sprawa, bo jeżeli ktoś z Was tak jak ja kupił w 2017 płytę na X370, może sobie kupić obecnie jednego z mocniejszych Ryzenów i wrzucić go do płyty głównej i w teorii mieć jedną z topowych wydajności. I jest to rewelacyjna rzecz, która stoi w sprzeczności z polityką Intela, który uparcie wspiera maksymalnie dwie generacje procesorów na swoich płytach. I przypomnę tutaj po raz kolejny przykład z 8 i 9 generacji procesorów Intela, które miały dokładnie taki sam socket jak generacja 6 i 7, ale na płytach Z170 i Z270 oficjalnie nie mogliśmy tych procesorów uruchomić, bo cytując Intela, się nie da. Oczywiście tutaj moderzy udowodnili swoje racje, że da się jak najbardziej. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć test takiej 9 generacji na płycie Z170. Może uda mi się ogarnąć. No tak, wszystko pięknie, fajnie. Ryzen z serii 5000 na starych płytach. Tylko pytanie, czy sekcja zasilania to wytrzyma? I rzeczywiście, płyty X370 były projektowane z myślą o najmocniejszych wówczas procesorach, czyli w momencie debiutu był to Ryzen 1800X, który miał 8 rdzeni, a tutaj nagle mówimy o procesorach, które mają 16 rdzeni. Aktualizacja BIOS była stosunkowo prosta. Pobrałem najnowszy BIOS w moim przypadku ze strony MSI, wypakowałem go na pendrive'a i uruchomiłem w BIOSie narzędzie mFlash. No i dzieje się magia. Po kilku minutach mamy nowy BIOS. I co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, poza wsparciem nowej AGESy 1.2.0.7, dostaliśmy także szereg innych funkcji. Już we wcześniejszych aktualizacjach dodano Precision Boost Overdrive, czyli można powiedzieć taką fabryczną wersję podkręcania i podniesienia power limitów. Ale w tej wersji BIOSu doszedł także Resizable Bar, którego wcześniej nie było. Można? Można. Wystarczy chcieć. Oczywiście z naturalnych względów na takich płytach nie uruchomimy PCI Express 4.0. No tutaj wiadomo, te płyty nie były w ogóle projektowane pod taką specyfikację. Ale zawsze panował trochę taki chaos informacyjny, jakie procesory będą faktycznie działać na tej najnowszej wersji BIOSu. Mówiło się, że te pierwsze Ryzeny nie będą działać. Jak to wygląda w tym przypadku? Otóż na tej płycie działają wszystkie generacje Ryzenów. Wszystkie. To znaczy zadziałał mi tutaj Ryzen 1700, zadziałał mi Ryzen z serii 3000, no i działają mi Ryzeny z serii 5000. Więc to jest naprawdę super rzecz, że na jednej płycie z najnowszym BIOSem działają nam wszystkie generacje Ryzenów. Wow. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, czyli spis części, które zostały użyte do tego testu. No i nie przeciągając dalej, lecimy z testami. Startujemy z Cinebenchem R20. Ryzen 5800X3D na płycie X370 i X570 zachowuje się niemal tak samo. W przypadku 5950X widzimy 11% różnicy. Z czego ona wynika?
to powiem za chwilę. W Cinebenchu R23 wyniki są niemalże identyczne, więc nie będę się nad nimi rozwodził. Ciekawe są natomiast wyniki w przypadku wydajności jednego rdzenia, która była ciutkę większa na płycie X370. W przypadku 7-Zipa kompresji i dekompresji 5800X3D trzyma podobne wyniki na nowej i starej płycie. 16-rdzeniowiec po raz kolejny ciutkę gorzej wypadł na X370, ale różnica w tym przypadku wynosiła około 7%. W teście V-Ray 5 5950X wypadł gorzej na X370 tylko o 5%. 8-rdzeniowiec z 3DV cache'em trzyma fason i podobne wyniki. Benchmark X265 również potwierdza to, że na starszej płycie najmocniejszy Ryzen działa trochę gorzej niż na X570. Ciekawe wyniki widzimy w programie Adobe Premiere Pro. Tutaj zarówno 5800X3D, jak i 5950X wypadły dużo lepiej na nowej płycie. Mówimy tu o 6% różnicy w przypadku 5800X3D oraz 12% w przypadku 5950X. 3D Mark TimeSpy. W tym benchmarku różnice na procesorze z 3D V-Cache nie przekraczają 1,5%, a 3% różnicę zobaczymy w przypadku 5950X. W grze Counter-Strike Global Offensive różnice nadal widać. Przy okazji możemy też zobaczyć, o ile lepiej w grach radzi sobie seria 5000 od serii 3000. Cyberpunk 2077 potrafi docisnąć proca, jednak pełen potencjał procesora 5800X3D oraz 3080 Ti wykorzystamy dopiero na płycie z X570. Różnica tutaj wyniosła aż 22 FPS. Blisko 13% różnicę zobaczymy w Doom Eternal, gdzie 5950X wypadł sporo gorzej na płycie X370. Ale z drugiej strony umówmy się, wynik powyżej 300 klatek w Doomie raczej będzie wystarczający dla każdego. Forza Horizon 5 nie pokazuje jakichś dużych różnic między 5950X a 5800X3D, ale blisko 12% różnicy zobaczymy między płytami głównymi. Na starszych płytach głównych bardzo dobrze z kolei wypadł remaster Spidermana, gdzie różnice między płytami były naprawdę bardzo małe. Kończąc Wiedźminem 3, zobaczymy 6% różnicy w wydajności obydwu procesorów na starej płycie. W pierwszej kolejności na warsztat weźmy 16-rdzeniowca. Dlaczego ta wydajność była 10-12% gorsza? Wystarczy popatrzeć na ten wykres, żeby wszystko stało się jasne. Procesor miał dużo niższe zegary niż na płycie X570. Otóż okazuje się, że z jakiegoś powodu z tym procesorem na płycie X370 nie chciał się aktywować Precision Boost Overdrive, więc procesor pracował z domyślnym limitem. I osobiście przypuszczam, że to producent najprawdopodobniej zaimplementował taką blokadę, żeby PBO nie włączało się na tym 16-rdzeniowcu, bo wtedy faktycznie sekcja mogłaby nie wytrzymać, co zobaczycie za chwilę po temperaturach. W przypadku procesora 5800X3D, no to działał on tak jak powinien. Tam PBO w ogóle nie da się włączyć na żadnej płycie, no a różnice w FPS-ach, które widzimy w grach, wynikają najpewniej z magistrali PCI Express 3.0 oraz po prostu różnic w zarządzaniu zegarami na płycie głównej. No i tak, przejdźmy do mięsa. Jak wyglądają temperatury sekcji zasilania? Temperaturę mierzyłem w trzech punktach termometrem zbliżeniowym. Na radiatorze sekcji zasilania z lewej strony oraz na radiatorze u góry. Do tego mierzyłem temperaturę także z tyłu płyty głównej pod sekcją zasilania. Temperatury, które przedstawię, to maksymalne zarejestrowane wartości. Do tego dodam, że płyta główna znajdowała się normalnie w obudowie, a do tego na procesorze miałem założone chłodzenie wodne, czyli można powiedzieć, że przetestowaliśmy najgorszy możliwy scenariusz, bo żaden wentylator nie owiewał nam dodatkowo sekcji zasilania. Zacznijmy najpierw od 12-rdzeniowca 3900X z włączonym Precision Boost Overdrive. Pobór mocy wynosił 142 W. Realna temperatura na boku radiatora sekcji wynosiła 66 stopni, u góry 78. Natomiast niebezpiecznie wysoka temperatura była faktycznie na tyle płyty głównej,
mieliśmy tam 88 stopni. Ryzen 5800X3D wciąga około 120 W. Realna temperatura na radiatorze z boku wynosiła 54 stopnie, na tym u góry 73, a na tyle mieliśmy już dużo bardziej akceptowalne 78 stopni. No i oczywiście nasz 16-rdzeniowiec 5950X, on bez PBO wciąga 125 W, więc temperatury po raz kolejny były dość podobne. Z boku mieliśmy 56 stopni, u góry 72, a realna temperatura z tyłu wynosiła 81 stopni. Z włączonym PBO ten procesor pobiera 193 W. Czyli jest o około 12% mocniejszy przy ponad 30% zwiększeniu zapotrzebowania na energię. No i faktycznie takiej mocy, czyli 190 W, przypuszczam, że ta sekcja zasilania by już faktycznie nie podołała, bo przy włączonym PBO na 3900, który pobierał blisko 145 W, no to z tyłu mieliśmy już blisko 90 stopni na sekcji, więc faktycznie to jest rozsądne, żeby ten procesor 16-rdzeniowy działał z domyślnym power limitem. Więc w mojej opinii, jeżeli ktoś z Was potrzebuje faktycznie dużej ilości rdzeni, dużej ilości wątków i chciałby takiego 16-rdzeniowca wrzucić na X370, to moim zdaniem można, byleby na domyślnym power limicie, bo przy 125 W w moim opinii ta płyta sobie radzi całkiem nieźle. Przy procesorach takich jak 5900X czy właśnie 5800 z 3DV cache'em, no to jest to w ogóle totalnie bez problemu. I jeszcze taka kwestia, kiedy warto zrobić upgrade. No moim zdaniem wówczas, kiedy tego naprawdę potrzebujecie. To znaczy Ryzeny nawet z serii 1000 moim zdaniem na dzień dzisiejszy dalej nieźle się bronią. Jesteście w stanie uruchomić na tym każdą grę, jesteście w stanie wykonać na tym wiele zadań. Gdybym miał coś doradzić co do upgrade'u, to proponowałbym poczekać. Niedługo ma być premiera serii 7000, która będzie całkowicie nową platformą, no i możemy spodziewać się, że po tej premierze niektóre z procesorów na AM4 będą nieco przecenione. Możecie naprawdę sporo przeoszczędzić, robiąc taki upgrade, to znaczy zostawiając swoją starą płytę główną, wrzucając po prostu nowego procka, no i jesteście parę stówek do przodu. Ogólnie super sprawa. Mam nadzieję, że AM5 również będzie długo wspierane, no i że również Intel pochyli się nad tym problemem i dłużej będzie wspierał swoje płyty. Mam nadzieję, że taki test Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.